Warszawa. Zwykły, fajny dzień. Zamiast wsiąść do samochodu i zanieczyszczać powietrze, postanawiam zawieźć dzieci do szkoły na rowerze. Dzień dobry, Jason Polak. Janusz Polak. Dzień dobry. Proszę pana, przyjechał pan rowerem po przejściu do pieszych. Tak. To jest wykluczenie. Zatrudnijmy się na kodeksie wykluczenia. Rozumiem. Proszę dokumenty w związku z tym. Dobry sobie. Proszę bardzo. Czemu pan z dzieckiem przyjeżdża też? No z dzieckiem przyjeżdża. Bezpieczeństwo proszę. Chorze dziecko do szkoły. Proszę. Dzień dobry. Opublikuję naszą rozmowę w internecie, gdyż jestem generalnie przeciwnikiem tego przepisu. Myślę, że ten przepis absurdalny. Szczególnie w czasie jazdy z dzieckiem, co bardzo utrudnia poruszanie się po mieście. Myślę, że Państwo o tym wiedzą. W związku z tym... Jest to wykroczenie i my jesteśmy zobowiązani zareagować. Rozumiem. Widzimy taką sytuację. No, jest to się nazywa służbistość. Nie jest, proszę Pana, służbistość. To nie jest służbistość? Jesteśmy tutaj na skrzyżowaniu dla bezpieczeństwa dzieci. Czy to nie jest typowe, jak ta pani używa argumentu o bezpieczeństwie dzieci jako szantażu emocjonalnego? A ja tam niby po co jestem, jak nie dla bezpieczeństwa dzieci? Rozumiem. Jest akcja Bezpieczna droga do szkoły i na wszelkie wykroczenia reaguje. Rozumiem. Czyli moje wykroczenie według pani było wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu dziecka? Tak. Bo rozumiem. Dziecko się nie zatrzymało, mimo że było... Dla niego zielone światło, tak. Ale powinno się zatrzymać, zejść z roweru i rower przeprowadzić. Ale myśmy zatrzymali się przed przejściem i poczekaliśmy na zielone. O jakim zagrożeniu więc tu mówimy? Czy nie jest to samo zagrożenie, które czyha na każdego pieszego wchodzącego na pasy przy zielonym? Że jakiś oszalały kierowca go staranuje? Czym rower pogłębia to zagrożenie? W jaki sposób rower zagraża dziecku, które na nim siedzi? I co to ma wspólnego z wykręcającymi samochodami? Dla bezpieczeństwa. Okay. Różnie bywa. Samochody wykręcają, też powinien zachować, a zdarzają się wypadki. Bardzo często się zdarzają wypadki z udziałem rowerzystów. No jasne. Rozumiem. I dlatego reagujemy. Ale jakich rowerzystów? Czy chodzi tu o rodziny z dziećmi na pasach w mieście? Czy też o pijanych rowerzystów na nieoświetlonych drogach wiejskich? Czy te wypadki są z winy dzieci jadących wolno na oznakowanych przejściach przy zielonym świetle? Czy z winy pędzących nierozważnie kierowców, którzy spychają rowerzystów do rowów? Czy przepis o tym, żeby zsiadać z rowerów, nie jest przeżytkiem? Czy w świecie, w którym rower jest jedną z odpowiedzi na problemy komunikacyjne miast, nie jest swoistą szykaną wymierzoną w rowerzystów? Jak jechać z dwójką dzieci przez Warszawę, skoro na każdych pasach trzeba schodzić z roweru, a po drugiej stronie znowu na niego wchodzić? Panie... Tak. Wykluczenie. Według rejestratora jest mandat 100 zł. Mhm. Ja w dniu dzisiejszym nakładam na pana taki mandat za to wykluczenie. Przysługuje prawo do odmowy przyjęcia. Chciałbym odmówić przyjęcia. Dobrze. Będzie skierowany wniosek o wybranie do sądu. Dobrze. Zaraz panu wręczę wezwanie do stawiennictwa. Przyjmuje pan takie wezwanie? Przyjmuję wezwanie. Dobrze. Proszę uczynić. Czyli mogę jeszcze na potrzeby filmu zapytać, co pan robi teraz? Wpisuje pan wezwanie do stawiennictwa. Do sądu. A w siedzibie straży? Tak. W kraju, w którym nie możemy wybudować ścieżek rowerowych, a samochody zatkały nam miasta, ulice, chodniki i skwery, czy ten przepis nie wymaga przemyślenia? Dziś dostałem, niesłusznie moim zdaniem, 100 zł mandatu. Mam nadzieję, że te pieniądze pójdą na ścieżki rowerowe. W co jednak szczerze wątpię. Tata Jason Polak.